Na Pogorii 3 odbyły się ósme amatorskie zawody windsurfingowe o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej. 16 osób brało udział w slalomie, 8 w formule. Trasa jest ustawiona na dwa okrążenia i to zajmie im około 10 do 15 minut. Jeden wyścig, tych wyścigów będzie 3. Jest troszkę za mało wiatru, ale są to zawody amatorskie, więc w zupełności to wystarczy. Jest to nieduży zbiornik, jezioro, płaska woda, bardzo łatwe warunki do pływania na windsurfingu. Podczas ślizgu deska osiąga prędkość od 40 do 60 km na godzinę. Amator pływa z prędkością około 60 km. Rekord świata to ponad 100 km na godzinę. Pływać na desce może każdy. Teraz konstrukcje sprzętu windsurfingowego do nauki są tak zmodyfikowane, że w zasadzie każda osoba jest w stanie się nauczyć, dlatego że deski są szerokie, bardzo stabilne, żagle lekkie, o małych powierzchniach, że nie ma osoby, która nie byłaby w stanie się nauczyć pływać, bez względu na wiek i sprawność fizyczną. W Polsce mężczyzn uprawiających windsurfing jest zdecydowanie więcej niż kobiet. Szacuje się, że na desce pływa około 20% kobiet i 80% mężczyzn. Może dlatego, że Polska to nie Hiszpania, jest chłodniej, warunki atmosferyczne są takie, gdzie to chyba bardziej determinuje, że więcej mężczyzn pływa, bo zaczynamy wczesną wiosną, pływamy do późnej jesieni i myślę, że mężczyźni takie chłodniejsze warunki lepiej znoszą od kobiet. Zawodnicy biorący udział w zawodach w Dąbrowie Górniczej otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. SK Info.